Między innymi to zdjęcie prasowe, z drugiej strony, to jest rodzina Ankerów, jedna z najbogatszych rodzin żydowskich w Gdańsku, która na początku 1939 roku już wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Zresztą nawiasem mówiąc, kiedy otwierałem moją pierwszą wystawę w Muzeum Narodowym w Gdańsku z tytułu Żydzi Gdańscy, w którym to było roku, nie pamiętam, to cała wielka delegacja rodziny Ankerów przyleciała z Los Angeles, gdzie w większości mieszkają. I pod przywództwem najstarszego obecnego z rodu, niestety nie pamiętam jego imienia, który siedząc na wózku inwalidzkim w całej masie swoich kuzynów opowiada, a to jest ciotka taka, a ta się ożenił z tamtym, ten. I to jest ten właśnie dziadek, który na wózku inwalidzkim oprowadzał swoją rodzinę po wystawie. To jest zdjęcie pochodzące z archiwum The New York Times. To zdjęcie w oryginale ukazało się właśnie przy tym artykule, przy tej notatce. I co jest cenne, że z drugiej strony na odwrocie tego zdjęcia jest przylepiona taka karteczka, jak to kiedyś się w gazetach robiło, że opisywało się, co jest na zdjęciu, kiedy zostało zrobione przez kogo, to się przyklejało taką karteczkę i ona też tam jest. Też są innego rodzaju dokumenty. Ten z lewej to jest taki, akt. Taki akt na pamiątkę bar mitzwy Izidora Rosenberga, nawiasem mówiąc z podpisem rabina Weissa, bardzo ważnego rabina w Gdańsku. Po prawej stronie widzicie Państwo drugie wydanie książki. Tak, możecie sobie przeczytać dokładnie, co tu jest napisane. Rabina Lifshitza z 1945 roku, 1800, pierwsze wydanie. Również mamy, jest w gminie żydowskiej w Gdańsku, pierwsze wydanie z 1944 roku. Te obrazy też wykorzystaliśmy w książce, jak również te. Żałuję bardzo do dzisiaj, że w wersji czarno-białej. To są dwie kartki z kilkunastu kartek zeszyty, jak Państwo widzicie, który został tak pięknie zrobiony przez członka Betaru, czyli takiej młodzieżowej organizacji syjonistycznej z Sopotu. Tych kolorowych kartek napisanych z tekstem po hebrajsku albo po niemiecku jest dużo więcej, właśnie takie z takimi ozdobami. To dostaliśmy od Instytutu Syjonistycznego w Tel Awiwie, który zajmuje się badaniem, dokumentowaniem ruchów syjonistycznych na świecie. No i oczywiście cała masa zdjęć, również zdjęcia Krzyśka Gründera, który ma przeogromną kolekcję i bardzo dużo zdjęć, które ja dostałem od Gdańszczan, gdańskich Żydów, którzy jako dzieci wyjechali w kindertransportach do Londynu. Teraz tam mieszkają, parę razy się z nimi widziałem i prawdę mówiąc, to była jedna z podstawowych rzeczy, którą dzieci zabierały, bo mogły, czyli rodzinne zdjęcia. I tych zdjęć rodzinnych jest bardzo dużo, które są wyjątkowo smaczne, jak na przykład wszystkie sportowe zdjęcia albo zdjęcia z jakichś wypraw, wędrówek po lasach okolicznych, wyjazdu na Hel, nie wiem, wyjazdu do Gdyni na zakupy albo takich zupełnie prywatnych robionych w mieszkaniach. I tych ilustracji jest też
ileś tam. Wiesz ile? Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. 200. Nie wiem. No dużo. Tak. Przynudzałem i właśnie skończyłem.